powiedziała, że ma właśnie pomysł i chęć, marzenie zrobienia monodramu, którego bohaterką będzie Kalina Jędrusik. Ten fenomen, jakim była Kalina Jędrusik. I czy ja miałabym ochotę, czy miałabym chęć, czy w ogóle jestem tym zainteresowana. No i oczywiście, nie wiem, prawdopodobnie wykonałam coś w rodzaju indyjskiego tańca. Coś w tym stylu. W każdym razie ogarnęła mnie wielka radość, której nie potrafiłam powstrzymać. No i wkrótce, oczywiście naturalnie, bardzo to gorąco przyjęłam. I że tak, nawet bez chwili namysłu. No i później, bardzo szybko jakby wymarzyłam sobie siebie jako tę postać na scenie teatru Polonia Krystyny Jandy. Jak gdyby z takim tylko pomysłem poszłyśmy do Krystyny i Krystyna to kupiła na tej chwili. Zaczęłyśmy pracę, po prostu zaczęłyśmy się, tak powiem, przymierzać i wspólnie poznawać i dobierać do tego fenomenu, jakim była. I nie polegało to, że tak powiem, na zbieraniu właśnie anegdot, bo te są, że tak powiem, ogólnie znane i to są łatwo dostępne. Tylko jakby badałyśmy osobowość i fenomen Kaliny. I w ten sposób w międzyczasie, jak oglądałyśmy wspólnie filmy, jak rozmawiałyśmy, jak gdyby była taka burza mózgu, prawda? Spotykałyśmy się wspólnie i gdzieś próbowałyśmy dotrzeć do tego. No i później zaczęliśmy już próby, oczywiście też rozpoczęły się bardzo intensywne próby nad moim głosem z Agnieszką Borowiec, to jest też taka osoba, z którą Małgorzata od lat pracuje, aktorka i takie guru od głosu, która pracuje nie tylko z aktorami, ale z ludźmi również operującymi głosem. Wiosną weszłyśmy do Teatru Polonia i tam rozpoczęły się intensywne próby, które zostały uwieńczone premierą 28 czerwca tego roku i od tamtej pory zagraliśmy, jeśli się nie mylę, około 20 spektakli. To jest nasz pierwszy wyjazd i muszę Państwu powiedzieć, jesteście po prostu cudowni, byliście cudowną publicznością. Chodzi i naprawdę o to, żeby Was zadziwić i żeby, że tak powiem, żebyście też zrozumieli, jaki to był fenomen, żebyśmy wspólnie przeszli przez ten żywot człowieka. Tak naprawdę to o tym jest ta rzecz, prawda? O życiu artystki, o prawie do wolności, o możliwościach. Także trochę technicznie opowiedziałam, jak do tego doszło, ale właśnie to w jakiej sytuacji się znalazłam, jest naprawdę cudowną sytuacją, że i bardzo rzadką w dzisiejszych czasach, ale myślę, że w ogóle wyjątkową sytuacją, że reżyserka, pisarka, scenariusza, że tworzy rzecz specjalnie z myślą o aktorce. To jest bardzo rzadki, w ogóle w tej chwili tak jest w teatrze i w filmie, to jest naprawdę bardzo rzadka, niezwykle komfortowa sytuacja, dlatego że w ten sposób ja jestem ujęta, moja osobowość też jest ujęta. To nie jest jakaś łatwiejsza droga czy na skróty. To jest po prostu coś, co, że tak powiem, docelowo i optymalnie ma zawierać największą prawdę, najprawdziwszą prawdę. Ja przepraszam, ale muszę wziąć jabłko, bo to nie musi. Tak, tak, proszę się częstować, zresztą również Państwo mogą się częstować. No. Bardzo proszę. Proszę się częstować. Proszę poczęstować się. Tak? Ja wychowałam się na Kamieniu. Myślę, że to była dla mnie w ogóle ikona kina. Ikona sztuki, artystka. I ja ją stawiałam w ogóle, dla mnie to było, ona była obok właśnie Brigadą, Sophie Loren, Gina Borgidi, Claudia Cardinale. I ona mi była bardzo bliska. Ja jako dziecko próbowałam ją naśladować. Zresztą pewnie nie jestem jedyną. Z aktorek nie jestem jedyną. Wszystkie aktorki próbowały i za jej czasu próbowały naśladować jej niepowtarzalny styl. To mówię już słowami ze sztuki. Ja też po prostu jako mała dziewczynka sobie śpiewałam te piosenki. Jak byłam sama w domu po powrocie ze szkoły, wyobrażałam sobie, że jest kamera właśnie gdzieś tam w rogu pokoju i po prostu byłam Kaliną.